Witam na kanale Retrownia, gdzie gramy sobie w Simon the Sorcerer 2. Witam chyba w 5. odcinku już. W poprzednim odcinku udało nam się tutaj zdobyć materiał od Grubasa, czy tam Tuściocha, dla którego przynieśliśmy lampę Alladyna. I teraz ten materiał musimy sobie zabarwić na zielono, aby pójść do tutaj twórcy kostiumów, żeby nam zrobił kostium Swamplinga. My już sobie wcześniej wrzuciliśmy ten barwnik do fontanny, także teraz tylko sobie zabarwimy go na zielono i wrócimy do sklepu z kostiumami. To dla nas straszne, a mówią, że jak już się to stanie, to nie ma odwrotu. Jak chcesz, by ci coś wyprać, połóż to obok mojego koszyka. Aha, jak chcemy, żeby coś wyprać, to połóż do koszyka. A mówią, że jak już się to stanie, to nie ma odwrotu. Nasz Darren i nie jest taki sam. No to teraz musimy po prostu poczekać, aż ona to weźmie i wybierze. Ale to jednak i własna wina. Jakby sami tego chcieli, no wiecie. No wiem, nasz Nigel był taki sam. Mówiłam mu, Nigel, spalasz świece z obu stron, ale czy on mnie kiedyś słuchał? Zawsze wszystko wiedzą. Darren był plotki, ploteczki. Okropny. Sobie chwilę musimy posłuchać. O, już odłożyła materiał, teraz weźmie chyba ten nasz. Tak, dokładnie. O, już jest zabarwiony. Zabieramy go. Słyszałaś o Doreen? Znowu wylądowała w łóżku. Będzie miała teraz same kłopoty. No, ale chyba było już dobrze. Ona i wracamy też do mówi, dzielnicy to przez handlowej. Mroźną zimę. Ulica handlowa. No i idziemy tutaj do tego śmiesznego człowieka. Najbardziej irytująca postać w grze. I damy mu ten zielony materiał, żeby nam zrobił kostium Swamplinga. Mam ten ciuch, co trzeba. Dobra. Chwilę później. O, no tu od razu mamy. Myślałem, że będziemy musieli poczekać. Nieźle, całkiem nieźle. Po krótkim, acz niespodziewanym zaćmieniu. Aha, dobra. Czyli mamy to, co chcieliśmy. Teraz sobie tutaj zerknę na mój opis, bo teoretycznie wiem, co zrobić, ale chcę tak w miarę jechać po kolei, z tym, żebym potem czegoś nie przegapił, bo wiecie, jak to jest z przygodówkami starymi typu click and point, czegoś jednego gdzieś nie zrobię i potem nie znajdę już tego, bo będę po prostu szukał i szukał i nie wymyślę. Także teraz idziemy sobie jeszcze do doków, do pana Umbongo. Czy to jest ta ulotka? Ulotka o tych wariatach, których spotkałem. Aha, to jest ulotka o wariatach. Tu jest. To plakat informujący o wolnej posadzie instruktora tańców ludowych. Tak jest, to właśnie ten plakat musimy tutaj do Umbongo zanieść. Pamiętacie jeszcze tych tancerzyków śmiesznych? To teraz Umbongo będzie tutaj nimi zarządzał. Proszę. Co niby mamy przez to osiągnąć? Dobra. Muszę jako prezent dodać. Rzuć okiem na ten plakat. Dosłownie rzucił okiem. Tego właśnie szukałem. Dziękuję, człowieku. Jaki ten świat zabawny. Dobra, idziemy teraz na ten rynek zobaczyć, co tam się wyprawia. To gdzieś tutaj było, dobra. No, tak jak widzimy, tancerzyki tutaj nadal nie ćwiczą, więc musimy ogarnąć, o co tu chodzi w ogóle. Umbongo Beatmaster. Komplet bębenów, tutaj jakieś czaszki mamy. Pogadajmy sobie z nim. Jak leci? Niedobrze, Bwana. Jeden z bębnów został uszkodzony w podróży. To był święty bęben błogosławiony przez starodawnych bogów plemienia. Teraz śnięty, nie święty. Potrzebuję... Nie mogę sobie przypomnieć tego wyrazu, Bwana. Ambony. Ambony? Nie, to jest... Zaczyna się na... Dębu? Dębu? Nie, nie... Dętki! Tak jest! Dętki, Bwana! Na pewno?
Żeby zrobić nowy naciąg, potrzebuję dętki ze świni. Nieczęsto się takie spotyka. Czy mógłbyś... Spoko. Mam właśnie jedną. No, my już mamy taką, bo dostaliśmy od błazna wtedy. Za książeczkę z dowcipami. Dzięki ci. Teraz nauczę tych tutaj pewnych ruchów. Prezentuję ci demo dla VIP-ów. Ależ nie kłopocz się na moje konto. Nie ma problemu. To obejrzyjmy teraz demo. Pamiętacie, czego was uczyłem? Gotowi? Już? Okej. Całkiem sprawni ci tancerze. W sumie to trochę się nie dziwię, że te bębeny pękają, jak on tak skacze po nich. Chyba zaczyna coś kropić. Tak, tak! Nawet błyskawica wypaliła! Odczuwam gniew. Bwana! Wybacz mi, ale teraz musimy mnóstwo ćwiczyć! Bez obaw. No i dobra. To tutaj mamy to załatwione z głowy. Właściwie nie wiem, co to tam dało do fabuły. Może się okaże później. Bo właściwie to nic nie dostałem tutaj stąd. No a teraz pójdźmy sobie do tego Max Wemplinga i skorzystajmy z tego naszego... Aha, jeszcze wiem, co chcę zrobić, jedną rzecz. Chciałem skorzystać z tego kostiumu, ale chcę wykorzystać też ten balon, bo tutaj do tej kraty musimy przyczepić 3 balony, to pamiętam. Już jeden przyczepię, żebym mógł odebrać drugi, potem jak po prostu będę potrzebował, to zrobię też i trzeci. Także poprośmy Władni, jeszcze go o drugi balon. Przepraszam. Czy mogę jeszcze jeden balon? Mogę jeszcze jeden balon? Kolejny? Zrób wyjątek. No dobra, ale bądź bardziej uważny, okej? No i dobra, na razie niech on sobie tam leży w ekwipunku. My musimy wejść tutaj. Ten teraz... dziwny malec jest przy ladzie. O! Dobra, my musimy się przebrać za Swamplinga, żebyśmy... Dostojny, ale skromny czarodziej. Ale kiedy wyczuje bagienną zupę, staje się... Tadam! Swamplingmanem! Samotny bojownik o prawdę, sprawiedliwość i prawo do obściskiwania w tramwajach. Wpadnę pogadać z szefem, dobra? Jasne, Bill. Do zobaczenia. No i dobra, i mamy już tutaj dostęp do zaplecza. Musiałem ściągnąć to sobie z twarzy. Generalnie tak teraz skojarzyłem, nie wiem czy graliście w taką... Obiorę ślimaki, a ty przygotuj zaprawę z błota. Ja już je obieram, więc ty się zajmij zaprawą. Nie, jestem kulinarnym geniuszem. Nie będę zajmował się błockiem. Tylko do tego się nadajesz. Nie powierzyłbym ci gotowania jajek. Nie powierzyłbym ci nalania wody do szklanki. Głupiec! Ja potrafię zrobić dania, od których ludziom łza się kręci. Kręci się z obrzydzenia. Te dania są iście królewskie. Dobra, niech oni sobie tutaj gotują. Tak mi się kojarzy, że chyba ten głos, który jest tutaj podkładany pod Simona, on chyba też był głównym bohaterem w... Znaczy, ten głos, ta sama osoba podkładała głos do głównego bohatera z takiej przygodówki Floyd, nie wiem czy kojarzycie, to było takim zielonym ludku w kosmosie. Bardzo tą grę lubiłem, mam też na 2 płytach to gdzieś, bo ostatnio znalazłem. Tylko, że tego nie idzie odpalić w żaden sposób, ale może... Ja ostatni raz próbowałem zobacz, to odpalić co z 5 lat temu, może teraz jakieś nowe metody są. Para jest najlepszym zmiękczaczem więc do mięsa. Też chciałbym bardzo ale kiedyś w to zagrać, bo bardzo lubiłem tę grę. A teraz weźmy się tutaj za robotę. O wiele właściwsze. Co ty tam wiesz? Idziemy po schodkach nigdy sobie do góry, tu na razie nic nie mogę zrobić. Sensem. No i dostaliśmy się do szefa.
Czy ktoś zamawiał czarodzieja? Oj, kumpel, ja być tak szczęśliwy, że ty tu. Ty być mój najlepszy kumpel na świecie. Ja? Ale przecież zażygałem ci podłogę. Wciąż jesteś najlepszym kumplem. Ale wyzywałem cię i twoją zupę. Nie znaczyć nic. Ty iść taka droga, zobaczyć mnie. Nie mogłem oprzeć się twojej zupce. Mniam. Co ja gadam? Nie robić dobra zupa od bardzo dawno. Nikt nie lubi. Oni mówią, że jest okropna. O. Wcale nie jest okropna. Wpadłem właśnie na małą przekąskę. No tutaj musimy go przekonać, że robi dobrą zupkę. Ta, po prostu. Oczywiście. Supcio! To specjalny moment. Lepiej niż urodziny, lepiej niż Dzień Bagna. Zrobić specjalną zupę na taki uroczystość. Specjalną zupę. Dobra, skoro musimy go przekonać, to musimy tak grać. O, w sumie nie grałem w pierwszą część. Co to za zupa, to wezmę. Nie grałem w pierwsza część. Co to za zupa? Pyszniutka. Pożywna zupa, którą tylko Swampling wie jak robić. Tobie smakować ostatnim raz. Tak? Teraz mieć nowy przepis. Ekstra zapach i ekstra smak. No, brzmi nieźle. Nie mogę się doczekać. Ja coś przypomnieć sobie. Nie ma bagno na zupę. O nie! Cały plan wziąć w głowa. Nie móc zrobić zupa. To użyj w zamian skarpetek. No nie, no muszę mu załatwić po prostu trochę. Potrzebujemy tę zupę. Supcio! Masz! Jaki zadowolony z siebie. Zebrać w specjalne wiadro, co u Swamplingów z pokolenia na pokolenie. No i dobra, mamy wiaderko. Turbo, kumpel! I teraz będziemy przygotować resztę. Teraz będziemy musieli udać się właśnie na bagna, żeby mu przynieść trochę błotka. Ja i mój jęzor. Tutaj ogólnie z tym zegarem też coś będziemy musieli zrobić, go jakoś tam przestawić, żeby ten gościu od tatuaży, pamiętam, już skończył przerwę i nam zrobił ten tatuaż. A ty jak się tu znalazłeś? Magia. Magia, co? Jestem potężnym magiem. No nie? No tak. Simon potężny mag. O, to znowu ten dziwaczny maluch. Gdzieś poleciał sobie, tam było go widać w tle. Dobra, jak już tutaj stąd wychodzę, to oczywiście pójdę najpierw jeszcze przywieźć drugi balonik, żeby już sobie wisiał. I z tym trzecim będę się wstrzymywał, bo ja wiem, że to nas gdzieś przeniesie w inne miejsce. A na razie róbmy tak, jak tutaj jest wszystko po kolei. Teraz musimy się udać do biura. Ja już tutaj wcześniej otworzyłem drogę do kanałów i tymi kanałami właśnie możemy się przedostać na bagno. Tutaj mamy takie oto kanały. I tutaj mamy... Nie idę ani kroku dalej bez światła. No, mamy... Nie wiadomo, jakie bestie czają się w ciemności. Egipskie ciemności, ale my mamy świetliki, robaczki w sensie. O! Które zrobiliśmy sobie wcześniej z węgorzy elektrycznych. No i teraz możemy sobie przejść tutaj spokojnie dalej.
O, pająk. W sumie zerknę na niego, co on powie. Niepokojący widok. To mogę go zabrać? Nie będę tego taszczył ze sobą. Dobra, nie chcemy nawet go zabrać, coś tak mi się wydaje. No i jesteśmy na bagnach. Teraz sobie musimy tutaj przejść w prawo, znaleźć mostek. I tutaj jest kratka. I musimy tak, teraz w takiej kolejności. Najpierw sobie linę przywiązać do kratki. Pyk. I teraz wiaderko, bo my już jesteśmy przywiązani do liny, musimy wybrać wiaderko, żeby się spuścić po błotko. Panie, panowie! No i rewelacja, i mamy błotko, bo nie dało się tego inaczej zrobić, nie? Oczywiście. Nie można było się schylić. No dobra, a no niektórzy robią to dla zabawy. Teoretycznie jeszcze tutaj gdzieś muszę złowić rybę, tylko sprawdźmy sobie, czy w tym czymś ja mam łowić rybę? Co niby mamy nie przez to osiągnąć? Dobra, to musimy iść w drugą stronę, na to wychodzi. Tu z tymi bagnami jeszcze chyba coś będzie do roboty później. Tu jest jakaś chyba o, jest woda. Jeszcze kliknę. O, tu pani chyba z bagiem do nas wyjdzie. Coś tak kojarzę. Witaj, wędrowcze. Jestem panią jeziora, opiekunką świętego miecza, który się tutaj znajduje. Cześć. Jeśli szukasz miecza królów, wiedz to, że tylko ten królewskiego pochodzenia wyciągnie go z kamienia. O czym ty pleciesz? A po co ci gogle i butla? Po co ci gogle i butla z tlenem? Tylko człowiek godny zawładnie mieczem królów. Jak dotąd nikt nie był w stanie sprostać zadaniu. Jednakże jeśli... A zresztą bez sensu. Dlaczego mnie się zawsze tacy trafiają? I Diana jest już spóźniona na swoją zmianę 20 minut. A ja miałam iść dzisiaj wieczorem z George'em na randkę. Wyglądałaś o wiele lepiej, jak byłaś pod wodą. Ja muszę to powiedzieć. Wyglądałaś o wiele lepiej, jak byłaś pod wodą. Ty też wyglądałeś lepiej, jak byłam pod wodą. Zachorowałem na nieuleczalne zdziwienie. To proste. Zamieniłam się zmianą z Sarą, żeby pójść na randkę z George'em. A potem Sara zamieniła się z Kate, żeby poplotkować sobie z Amy. Ale Kate nie przyszła, więc Diana musi ją zastąpić. Miała tu być już 20 minut temu. Pracuje już bez żadnej przerwy całe 8 godzin. Że niby co? No wiesz, panią jezioruje. Wyskakuje przed turystami i sprzedaje im ten kit o mieczu. Król lubi trzymać się pradawnych tradycji. Gdzie są zapisy? Naprawdę chciałbym spróbować. Gdzie są zapisy? Nie możesz wskoczyć w panie jeziorowanie od tak sobie. Potrzebujesz odpowiedniego treningu. No i nie jesteś kobietą. Na pewno dam radę. Nie wiem w sumie, czy ja powinienem z nią gadać, ale próbujmy. Ale na pewno dam radę. Tak czy inaczej, potrzebujesz najpierw królewskiej zgody. Król lubi osobiście przyjmować nowych pracowników. No to lepiej do niego pójdę. No dobra, to teraz nam się łączy wszystko w jedną całość. Po prostu musimy tak czy siak dostać się do króla i wtedy będziemy mogli ją tutaj zastąpić. I tu zdaje się, gdzieś tam będziemy mogli miecz właśnie zdobyć. A teraz użyjmy tej wędki na wodzie, bo potrzebuję tej rybkę sobie złowić. Chyba najlepiej będzie łowić stąd. To oczywiście, panie Simon. Coś złapałem. No i dobra, mamy jakąś... Rozmiar ma znaczenie. Mamy jakąś rybkę. Teraz wróćmy do restauracji, zanieść błotko dla Max Wemplinga.
razie nie będziemy musieli tutaj wrócić, dopóki nie będziemy mieli zgody od króla. Także pasuje. A błazen tutaj cały czas sobie dowcipy czyta. Dobra, idziemy do Max Wemplinga. Muszę wejść do środka. Przebieramy się. Raz jeszcze do walki staję. Swampling Man. No i pięknie. Dobra, Bill. I od razu na górę, nie będziemy tutaj słuchać tych starych pierdzieli. O, tutaj już Swampling kucharzy, ale dzieci widzę zabrakło. Dajmy mu błotko. Przyjaciel przyszedł. Smak lepszy. Spróbuj. Nie sądzę. Dobra, to czekamy, aż ugotuje nam zupkę. Już czas. O! Chyba wyszło dobrze. Jeszcze tego nie robić. Nieważne. To wszystko przez błoto. Błoto było złe. I szyny też. I kociołek też był zły. Przynajmniej nie muszę już tego jeść. Trochę jeszcze zostać. Już ta godzina? Muszę lecieć. Siema. Musieć iść już? Niestety. Sorry. Niestety. No i teraz tam da troszeczkę na drogę. Ty wziąć trochę. Nie, zostaw dla siebie. Kumpel ważniejszy. Ty masz. No dobra. Kumpel. Wróć. Jak mniej zajęty i poznaj moją rodzinę. Jasne. Oczywiście. Dobra, i wychodzimy stąd na razie. Tutaj nic więcej nie zrobimy. Generalnie mam tutaj ten klin. Ja nie wiem właśnie, czy tego klinu czasem nie trzeba było użyć na tym zegarze. Ale nie wiem, czy jeszcze czegoś, także na tę chwilę po prostu olewam to. Weźmy sobie ostatni balonik, żeby już był. Przepraszam. Mogę jeszcze jeden balon? Kolejny? Zrób wyjątek. No dobra, ale bądź bardziej uważny, okej? Okej, więcej już i tak nie dostaniemy, choćbyśmy bardzo, bardzo chcieli. I idziemy na ulicę handlową, ale balona na razie jeszcze tutaj nie umieszczam, bo tak jak mówiłem, on gdzieś nas zaprowadzi. W sensie odfruniemy stąd, ale możemy iść do śmiesznego pana, u którego już byliśmy dzisiaj, i możemy mu dać ten błot zupę. On potrzebował właśnie jakiegoś specyfiku, żeby zrobić śmierdzące bomby. Może dodaj tego do swoich śmierdzących bomb. Rewelacja! Masz tu darmową próbkę? Tylko dodam trochę mieszanki wzmacniającej. Mieszanka wybuchowa powstanie. Czy mogę zrobić dla ciebie coś w zamian? Nic. Teraz zupełnie nic. Na razie. Dobra, i musimy teraz się udać w wyjątkowe miejsce, w którym jeszcze nie byliśmy, a jest całkiem zabawne. Czyli w końcu na ten słynny
konkurs magów. Od pierwszego odcinka czytamy o nim informacje i teraz w końcu musimy się udać. Pogadajmy sobie tutaj z gościem, żeby się zapisać. Przepraszam. Tak? To tu mogę wystartować w konkursie magicznym? Mhm. Dobra. Potrzebuję kilku szczegółów. Imię? Może być Francis. Może być Francis? Aha, on wpisuje wszystko. Seks, nie jesteś w moim typie. Cholerny, nieprzetłumaczalny angielski humor. Nie jesteś w moim typie. Wpiszę mężczyzna, zgoda? Może być. A, szkoda było. Data urodzenia? To był chyba czwartek. Idź do poczekalni i nasłuchuj swojego numeru. Jesteś numer 9, okej? Jam nie numer. Jam jednostka. Nienawidzę bezwstydnych dowcipnisiów językowych. Aha. A widzisz tę psią kupę? Oto czym jesteś. A to twe ulubione żarło. Po prostu zamknij się. Simona na humory wzięło. Konkurencja jest chyba nieco zbyt mocna jak dla mnie. Tu w ogóle jakiś śmierć. Spójrzmy na niego. Chyba jest lekko przeterminowany. Przeterminowany. Spójrzmy sobie jeszcze na kogoś. Na tego grubasa spójrzmy. Kolejny czarodziej. No dobra, tu jeszcze jakiś taki wygląda jak Jaruzelski trochę. Z ucha wystają mu pajęczyny. Dobra. I teraz tak, mamy tą super bombę. Więc musimy ją tutaj wypuścić, żeby pozbyć się konkurencji. Nieprzyjemny zapach raczej nie będzie miał tutaj zastosowania. Ups. Co za strata czasu. Śmierć umarła. Kilka godzin później, po odjeździe pogotowia. Coś czuję, że zapamiętam ten zapach do końca życia. Dobra, i musimy sobie wejść jeszcze raz. Tak, już dużo lepiej, ale lepiej nie ryzykować. Trzeba pozbyć się także tego tu. Ej, mały! Co się stało zresztą? Spontaniczny, zakaźny atak systemu nerwowego. Zanotowano tylko jeden przypadek. Jakaś zaraza? Winić trzeba toalety publiczne. Dokładnie. No jak widzicie, jeden tutaj z konkurentów nam został. Musimy się go pozbyć. Weźmiemy sobie tylko najpierw księgę z zaklęciami. To powinno się przydać. Zdecydowanie, zwłaszcza, że Simon żadnym magiem nie jest. A temu gościowi wlejemy błotoszejka do trąbki, tylko niech ją wystawi. Pół zostawiłem. Gdzie jest cała reszta? Nie wytrzymali napięcia i zrezygnowali. No, a jest numer 4? Jesteś może 4? Witam. Witam. Co z nim? To tylko jakiś pomylony staruszek. Wszedł tu przypadkiem. No to zostałeś chyba tylko ty. Wchodź. No i z racji, że nie mamy konkurencji... To jedyne zgłoszenie, wasza wysokość. Młodzieńcze, zobaczmy, co potrafisz. Dobra. Okej. Naciesz swoje oczy tym. Pup. A co powiesz na to? Teraz będzie bomba.
Moment, moment. Zaraz to naprawię. O, coś teraz jest lepiej. Nie tak? To jakiś dowcip, czy co? Nie. To muszą być te fluktuacje i te, no, różności i sprawy oraz magiczne zakłócenia tej, no, aury, takie tam różne. Dokładnie. Ot nasz żargon magów. O rany! Masz tę robotę. Tylko przestań czarować, proszę. Zobacz, co mam. No i pięknie jej. Simon Czarodziej. Oficjalny mag królewski. Co o tym myślisz, e? A mówili, że niczego w życiu nie osiągnę. No i generalnie rewelacja. Mamy już teraz dostęp do zamku dzięki temu. I na tym sobie skończymy dzisiejszy odcinek. Nie to. Zrobię tylko zapis. I na tym sobie skończymy dzisiejszy odcinek. Już dosyć sporo się przesunęliśmy. Tak naprawdę już jesteśmy kawałek za połową gry, więc myślę, że gdzieś tak w granicach 8-9 odcinków myślę, że się zamkniemy. Także teraz już dziękuję za obejrzenie tego odcinka i widzimy się w kolejnym. Cześć!